Zamykałbym ich wszystkich. Mieszkańcy bloku przy Topolowej 2 w Mysiadle są wściekli. Deweloper sprzedał im mieszkania, ale za kotłownię każe im dodatkowo zapłacić 1 000 000 zł. Czujemy się oszukani. Jesteśmy podłączeni do kotłowni prywatnej, wybudowanej za nasze pieniądze. Deweloper poprzez związaną ze sobą spółkę wydzierżawił mieszkańcom kotłownię za 8 tysięcy złotych miesięcznie na 10 lat. 200 rodzin zostało postawionych pod ścianą, bo odmowa płacenia równałaby się odłączeniu ogrzewania. Jesteśmy zmuszeni korzystać z tego, bo tym bardziej, że jest tu dużo młodych osób z małymi dziećmi. No i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie było ogrzewania, prawda, czy ciepłej wody i korzystają na to. Kilkakrotnie próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z deweloperem, firmą MultiHack. Prezes przez cały dzień był dla nas niedostępny. Ciężko mi cokolwiek w tej chwili powiedzieć. No, jest spotkanie, no nie jestem w stanie przełączyć. Według mieszkańców firma MultiHack, żeby zrealizować swój pomysł, zmieniła pierwotne plany budynku i jego otoczenia. Tutaj według planu miał być śmietnik, ale nigdy nie powstał, choć miejsce, na którym miały stać pojemniki, zostało nawet wyłożone kostką. Śmietnik został przeniesiony do kotłowni, kotłownia natomiast na 5. piętro, na taras widokowy. Tam deweloper dostawił 2 ściany i zadaszył je, tworząc nowe pomieszczenie. Potem przeniósł tam urządzenia kotłowni. Najpierw jednak uzyskał w starostwie powiatowym w Piasecznie zaświadczenie, że nowe pomieszczenie to lokal użytkowy wyłączony ze wspólnej własności i należy wyłącznie do dewelopera. Na jakiej podstawie takie zaświadczenie zostało wydane? Jak to jest możliwe? Według mieszkańców starosta wydał zaświadczenie niezgodne z prawem. Powołują się na rozporządzenie ministra infrastruktury, które głosi, że kotłownia gazowa powinna znajdować się w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolnostojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. Pomieszczenie techniczne nie może być zaś lokalem użytkowym. A niespotykane rzecz, żeby pomieszczenie techniczne było czyjąś własnością. To jest tak, jak jest winda częścią składową nieruchomości. No tak samo kotłownia jest tak jakby istotnym elementem, który zapewnia takie podstawowe funkcjonowanie. Lokatorzy z bloku przy Topolowej miesiąc temu zażądali wyjaśnień od starostwa, które wydało zaświadczenie. Dotąd jednak nie było odpowiedzi. Do dzisiaj. Dopiero po naszej interwencji wicestarosta obiecał osobiście zająć się sprawą. Będziemy analizowali całość sprawy i po przeanalizowaniu będziemy wiedzieli, jak ta sprawa wygląda, czy od strony proceduralnej, czy proceduralno-prawnej wszystko było w porządku. Jednak zdaniem Jerzego Krzekotowskiego, eksperta od prawa lokalowego, gołym okiem widać, że coś tu nie jest w porządku. W mojej bogatej praktyce z czymś takim się nie spotkałem. Jak mówi, to zaświadczenie wydane przez starostwo pozwala deweloperowi zgodnie z prawem pobierać gigantyczne opłaty od lokatorów. To jest jakby, gdyby to się potwierdziło, sprytny właśnie wybieg dewelopera, żeby po prostu więcej zarobić, żeby tak w czasie zasiedlania tego budynku zagospodarować tymi wszystkimi pomieszczeniami, żeby z tego jeszcze jakiś czas był taki czy inny dochód. Starosta z Piaseczna zobowiązał się wyjaśnić sprawę do przyszłego poniedziałku. Mieszkańcy Topolowej nie zamierzają rezygnować i zapowiadają, że wokół tej kotłowni jeszcze się zakotłuje, bo sprawę oddali właśnie do prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Andrzej Rudnicki, TVN Warszawa.